Cześć, babciu. Cześć. Cześć. Moja prababcia 23 grudnia skończyła 101 lat. Podejrzewam, że wcześniej skończyła, bo w tych czasach, gdy ona się urodziła, była wojna. I wtedy było tak, że z tego, co ja słyszałem, że data urodzenia zapisywała się wtedy, gdy szło się z dzieckiem do księdza. Więc podejrzewam, że o wiele wcześniej się urodziła, nawet może i z pół roku wcześniej się urodzić. Chciałbym, żeby wam coś powiedziała, ale niestety jest to niemożliwe, bo moja prababcia 6 lat temu miała udar. No i od tamtego czasu jej stan się bardzo pogorszył i nie jest w stanie się skontaktować z kimś tak normalnie, nie wie gdzie jest. Pamiętam, że wtedy myślałem, że już nie wyjdzie ze szpitala. A tutaj o, zrobiła śmierć w chuja. Ubieram pierwszy raz choinkę od kilku lat. Dziwna sytuacja. Powiedziałem koledze, tak po pijaku, że on mówi, że sprzedaje choinki, może załatwić. To ja powiedziałem, no to jak tak, to weź mi tam rzuć jakąś. Ale on wziął to na poważnie. Wczoraj do mnie dzwoni wieczorem i mówi, że ma dla mnie choinkę. A ja takie zdziwiony, jaką choinkę. W ogóle nie pamiętałem nawet o tej choince. No ale przyniósł mi, więc mówi, skoro już mi załatwiłeś, to wezmę od ciebie. I podobno mu mówiłem, żeby 2 czy 3 mi wziął. Więc dobrze, że tylko jedno. Tylko dziwna, bo bez bombek była. W byciu youtuberem fajne jest to, że dostaje się prezenty. Zwłaszcza na święta. Właśnie mi przyszedł następny prezent. I jest to strój do jednego z przyszłych filmów, ale nie mogę wam pokazać. Właśnie z tego powodu, że jest to strój do przyszłego filmu. Prezent od Sympatii za współpracę. Jeśli nie oglądaliście lub nie wiecie, na portalu Sympatia zobaczycie nasze wspólne filmy. A tu prezent od Prosto ze Wsi. Ale fajne to jest. Słomka. Mamy traktor. Traktor, słoma. O, i bluza. Bardzo fajne, bardzo takie tematyczne pakowanie. Podobają mi się takie rzeczy właśnie, jak ktoś coś sprzedaje i tak jak tutaj rzeczy ze wsi, prosto ze wsi są sprzedawane i na przykład w środku opakowanie jest słoma i jakieś tam badylka i tak dalej. To tak, nie no, naprawdę mega. Fajna przesyłka, można poczuć klimat tej wsi. Nie chce mi się tylko otwierać, bo jest ładne. Czekolada! Ty sam zrobiłeś tą kubkę, prawda? Nie, ty zrobiłeś. Zrobiłeś tą kubkę. O Boże, zabraknie mi rok jakby. Może nie otwieraj lepiej, bo tylko w domu otwórz, bo zanim to otworzysz potem i znów zwiążesz to pół dnia minie. Najgorsze jest właśnie to, że ten czas ucieka. Moi dziadkowie to mogliby być moimi drugimi rodzicami, zarówno ze strony mamy, jak i ze strony taty. I czuć, że ten czas ucieka. Lata mijają i to tak szybko, to jest prawda, że im człowiek starszy, tym szybciej czas leci. I pojawiają się czasem myśli, że kiedyś tych ludzi zabraknie. Dream On! Jest to pierwsza piosenka, jaką zacząłem się uczyć na gitarze i nauczyłem się ją chyba w całości. Oczywiście już ją zapomniałem. I dalej ogłoszenie, dalej szukam perkusisty do mojego zespołu Diving King, więc jeśli jesteś z Lublina i jakiś twój znajomy gra na perkusji, albo ty grasz, to napisz do mnie. Chcę w końcu reaktywować ten zespół, chłopaki też mają chęć grać, tylko nie ma perkusisty. Ach, kurwa, jeszcze jakaś słuma. Wczoraj to nie... chciałem wyjść na komin, ale tak było ślisko, zajebiście, że mówię pierdolnik, chuj. Ci trochę ci się podarło jeszcze spodnie. No. Trochę, w chuj, ja i takie będę miał opuszczone wszystkie. Całkiem. To wiesz.
nie będzie ich widać. Jak będę wchodził na komin, też ich nie będzie widać. Idź to potem w kominu pójdzie. Mikołaj, proszę, Mikołaj. A mi to wszystko. Jeszcze raz, no to za. No. To jeszcze raz. No już nagrywa. Jeszcze raz. Czekaj, ja sobie też nagrywam. Jezu, mnie zaczęło. Mikołaj, o tu najebany śpi. Lecz, nie ruszaj, nie ruszaj się. Daj, strzepło, jeszcze trzepie, kurwa, macie. Krok to masz jak te hip-hopowce, kurwa, wszystkie. Ło, szerokie, rozdarte, ło to. Właśnie czytam ostatnią już książkę Wojtka Cejrowskiego. Bardzo lubię go czytać. To mój chyba ulubiony pisarz, którego lubię czytać zaraz po Stephenie Kingu. Stephena Kinga bardzo lubię. W ogóle bardzo lubię czytać horrory. Oglądać horrorów nie lubię, ale jeśli chodzi o czytanie i o Via Real, wiecie, okulusy, te sprawy, to uwielbiam horrory. No i książki właśnie Wojtka Cejrowskiego. Ogólnie takie klimaty jak Meksyk czy Arizona, o których opowiada Cejrowski, bardzo mi się podobają. I jest to jedno z tych miejsc, do których kiedyś chciałbym pojechać, może nawet mieszkać, zaraz po Rosji. Jak część z was pewnie wie, to strasznie mi się podoba Rosja. To zafascynowanie Rosją wzięło mi się od czasu, gdy zacząłem chodzić na studia na filologię rosyjską. Może wam kiedyś o tym opowiem, jak będziecie chcieli. Udało mi się zrobić odcinek sponsorowany. Już bardzo długo trwały rozmowy na temat tego odcinka. Kilka miesięcy temu tak był planowany, później nagrywany, przekładany i w końcu wczoraj była publikacja. Jak zwykle w takiej sytuacji, gdy się robi materiał sponsorowany, to pojawia się część głosów, że sprzedałeś się, co ty robisz, komu się sprzedałeś, co to w ogóle za badziew. To jest chyba rzeczą normalną, przelokowanie produktu, ale trzeba popatrzeć na to też szerzej, bo dzięki temu pojawiają się nowe możliwości. Wiadomo, im większe finanse, ja się nie muszę bać o to, czy będę mógł nagrywać przez najbliższe, powiedzmy, 2-3 miesiące, tylko mogę sobie spokojnie dalej robić swoje. Wy też macie dodatkowo jeden film, bo tak zazwyczaj był jeden film tygodniowo, a tak macie dodatkowo drugi. Ogólnie koniec roku myślę, że jest bardzo udany. Planuję zrobić podsumowanie roku, omówić wszystkie moje pomysły, który według mnie film był najlepszy, przełomowy i tak dalej. Tylko nie wiem, czy to zrobić na głównym kanale, czy to zrobić na głównym kanale, czy na drugim kanale. Dobrze, że mi piszecie, że coś wam się nie podoba, albo podoba coś. Ja boję czytam wszystkie komentarze. Dzięki temu, że jak mi piszecie, że się coś wam nie podoba, to ja wiem, co zmienić w moich filmach. Ale też musicie brać pod uwagę, że ja też się zmieniam. Niektóre rzeczy mi się bardziej podobają, niektóre mi się w ogóle nie podobają, te co kiedyś robiłem. I te moje filmy też się będą zmieniać i część z was będzie szła ze mną i z tymi filmami, które ja będę robił, a część nie. Ale dużo mi pisaliście, że zależy wam na reakcjach ludzi, więc to wziąłem pod uwagę i no i będą takie filmy. Bardziej będę się starał przykuwać uwagę, żeby były reakcje ludzi niż to, co ja mówię.